Jesteśmy przy metrze, metra Stadion Narodowy. Największa stacja metra, aktualnie użytkowana z największą ilością peronów i torów odstawczych. Chyba jeszcze dobrze mi się mylę. Na pewno największą ilością peronów, to jestem przekonany. Bo żadna stacja w Warszawie nie ma więcej niż 2, poza tą, która ma 4. No w teorii 2 też, ale no, nieważne, tak czy siak, jesteśmy na stacji Stadion Narodowy. Stacja działa, mamy numer 9675, proszę bardzo, jaki ładny numer. Jedzie nam tam jakiś Intercity, czyli jesteśmy obok też, o, p***lino. No i proszę bardzo. I mamy stację, jedziemy teraz do najdalej wysuniętej stacji na Pradze, z tego co kojarzę, to już nie jest Targówek. Znaczy to nie jest Targówek. No i co dużo mówić, z kolejnej stacji, jak już ruszymy, to będziemy się modlić, żeby dojechać, bo to już będzie koniec remberetu. Tak czy siak, mamy nasz cały sprawny rower z Ursusa, co nie jest jakieś takie pewne, i jedziemy dalej oczywiście. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć, witam wciąż. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Awizjonarz poza prawem, nawet Rillo. Dzisiaj mamy 61. odcinek i od razu mówię na początku, zanim zapomnę, zostało 50 dni do otwarcia metra na Woli. I coś więcej na temat dzisiejszego odcinka. Dziś jedziemy dalszą naszą wspaniałą trasą, tym razem od metro Stadion Narodowy do PG&E. Do pewnego miejsca, czyli Procter & Gamble, taką miejsce, gdzie ma siedzibę ta firma w Warszawie. Tak, ja też nie wiedziałem, że nie mają siedziby w Warszawie, ale ostatecznie się dowiedziałem. No i tak, jedziemy nowym skrzyżowaniem, które zostało niedawno otwarte, ponieważ nie wiem czy wiecie, ta magiczna ulica, o której mówiłem już w ostatnim odcinku, Sokola, chyba o Sokolej mówiłem, a jeśli nie to trudno, następnym razem. Tak czy siak, ulica Sokola właśnie tutaj się łączy, została niedawno otwarta ta część, niedawno dla mnie, może to było z jakieś pół roku temu, może inaczej. Natomiast coś więcej na temat jeszcze tego, obok czego jechaliśmy, czyli obok Warszawa Stadion. Zaczęliśmy, tu skończyliśmy odcinek właściwie ostatni. Jest to stacja kolejowa, a właściwie przystanek kolejowy, bo na stacji mogą zawrócić pociągi, na przystanku nie. Koleje mazowieckie i szybka kolej miejska z nich korzysta. No i to są dwie linie z SKM, to jest S1 i S2. Jest oczywiście położona obok ulicy Sokolej, w pobliżu Stadionu Narodowego, jakby ktoś nie domyślił się jeszcze. Znajduje się ona na 5 kilometrze linii kolejowej nr 448, łączącej Warszawa Zachodnią ze stacją Warszawa Rembertów. Widnieje na liście przystanków Zarządu Transportu Miejskiego. No, zdziwiłbym się, jakby tak nie było. No dobra, gdzie jesteśmy? Poczekajcie, muszę spojrzeć tutaj. A, my cały czas stoimy. No dobra, to mogę mówić dalej. Przystanek posiada dwa zasadzone perony. Tak, jeżeli ktoś nie wie, Warszawa Stadion jest to dosyć specyficzna stacja. Chociaż, biorąc pod uwagę, jak wyglądają większości stacji, to może nie do końca. No ale tak jak na przykład macie na stacji Metro Centrum, lub na innych stacjach Metra, tam bardziej na odcinku Wawrzyszewskim, to ewidentnie widzicie, że z pociągu się wysiada na zewnętrzną część, czyli nie ma jednego peronu po środku, tylko są dwa po dwóch stronach. Tak samo jest na stacji Warszawa Stadion, tylko że to jest kolejowy z kolei. I tutaj ogromne są te perony po bokach, na tyle, że podobno mają obsłużyć tych kibiców. Według mnie faktycznie mogłoby się zrobić. Ogólnie stacja sama z siebie normalnie jest zazwyczaj pusta, bo to jest tylko punkt przesiadkowy z metra i autobusów do pociągu, bo tam w okolicy zbytnio nic nie ma, żadnych zbytnio zabudowań. Więc to tak, jeżeli chodzi o tą część. O, ja już widzę, że tutaj my dosyć daleko już przyjechaliśmy. Jesteśmy teraz przy zespole przystanków Kijowska. Tak, to są przystanki Kijowska, tramwajowe i autobusowe, jeżeli ktoś nie wie. Jest to skrzyżowanie ulic Kijowskiej i Targowej. Jesteśmy na Pradze Północ, jeżeli jeszcze dla kogoś to nie jest jasne. I tak, mamy tutaj dosyć dużo autobusów, bo jest 123, 125, 138, 146, 147, 166, 202, 509, 517,
Czekajcie, jak tu jest 514? A, nie wnikajmy w to, najwyraźniej na tej stronie są faktycznie stare jakieś daty. Na pewno te tramwaje się powinny zgadzać, to jest 3, 6, 7, 25, 26. I tramwaj te czasami tędy jeszcze jeździć, z tym bym się zgodził, ale widzę, że to nie jest najaktualniejsze, to nie będę wam tutaj mówić o tym, bo najwyraźniej to takie nie jest pewne. No i co? Ruszyliśmy, jedziemy dalej. Jeżeli ktoś się zastanawia, gdzie my właściwie teraz jedziemy, no to jedziemy oczywiście na ulicy Kijowskiej, której właśnie teraz wam opowiem. Ulica Kijowska ciągnęła się przez dużo lat do, jakby to powiedzieć, tutaj też widzę, że to nie zostało czy zaktualizowane. Ulica Kijowska się ciągnęła do Dworca Wschodniego. I tu było takie piękne pętelka do zawracania. My będziemy jechać nie jej kawałkiem. I tak się kończyło. Natomiast teraz ulica Kijowska została przebudowana i została przebita do ulicy Zabranieckiej, co naprawdę nieźle powiększyło tutaj przerobowość tej ulicy. I co najważniejsze, w końcu ją trochę powiększyło, bo to jest dosyć niezły skrót, ale to też oczywiście zależy od tego, kto, gdzie i jak jedzie. Dobrze. No jedzie mi się, tu strasznie laguje komputer. O, widzimy już dworzec Warszawa Wschodnia. No teraz w sumie co do samej ulicy Kijowskiej to wam później powiem, bo mamy jeszcze Warszawa Wschodnia. Póki ją widzimy, to wam opowiem. To jest stacja, jeżeli ktoś nie zauważył, tylko dla ruchu osobowego. Nazwana to potocznie dworzec wschodni. Aha, to jest Warszawa Wschodnia. No dobra, niech im będzie. To jest oczywiście przez PKP, Intercity, TLK i takie tam inne rzeczy. I korzystają z niej właśnie, tak jak powiedziałem, Intercity, TLK, Koleje Mazowieckie, Szybka Kolej Miejska, S1, S2, S30 aktualnie. Stacja znajduje się między ulicami Lubelską a Kijowską, na granicy Pragi Północ i Południe. Widnieje na liście przystanków ZTM-u. Stacja obsługuje pociągi dalekobieżne, kursujące także przez Dworzec Centralny i Zachodni. W skrócie, większość pociągów, np. Pendolino, które jadą z jednego krańca Polski na drugi, na przykład z Wrocławia, jadą najpierw przez Zachodnią, później Centralną i kończą na przykład bieg na Wschodniej, albo jadą dalej. Ale zawsze, zazwyczaj już przez te trzy stacje. Rzadko się tak zdarza, żeby kończyły na jednej z nich. No i tak, dojeżdżamy do tej pętelki, o której wam mówiłem. Ja tutaj jeżdżę jeszcze chodnikiem. No, ale jak widzicie, tutaj też jest powstał pętla tramwajowa na tym pięknym okręgu. To jest bardzo ciekawa pętla, powiem wam szczerze. Ja nigdy jej nie widziałem wcześniej, dopóki tutaj nie przyjechałem pierwszy raz. I dookoła się po prostu tramwaje zawracałem. To jest jeden z tramwaj, z tego co kojarzę, nie pamiętam jak się nazywa. Ale jeden tramwaj teraz tylko z niego korzysta. I on tu sobie po prostu zawraca i wraca na poprzednią trasę. Natomiast jeżeli przyjrzycie się trochę bardziej, to jak tutaj będziemy skręcać, to te tramwaje tam skręcają gdzieś. Gdzie? Tam jest dalej przystanki, kawałek trasy tramwajowej i co najważniejsze, zajezdnia tramwajowa z Praga. Ta zajezdnia tramwajowa ma też dosyć ciekawą historię, bo zajezdę zbudowano w latach 1923-1925, więc lata temu bym powiedział. W 1925 roku uroczyście oddano do eksploatacji halę zajezdni o długości 158 metrów i szerokości 56. Mogą pomieścić 212 wagonów tramwajowych. Była to największa remiza przedwojennej Warszawy. Hala posiadała 15 torów, natomiast wyjazd odbywał się od ulicy Kołęczyńskiej. No i tak, co do samej tej zajezdni, ja opowiem o niej więcej, jak będziemy jechać bliżej niej, bo my jesteśmy bardzo na niej. Zajezdnia oczywiście ma skrót R2, jeżeli ktoś nie wie, taki techniczny. No i w tramwajach możecie zauważyć, że jest napisane obsługiwane przez zakład Praga. I wtedy wiemy, że to jest z tej zajezdni. No i tu ogólnie większość tramwajów, a właściwie jak nie wszystkie, na Pragę i Targówek jeżdżą tędy. Bo niedługo to się zmieni, bo jeżeli się pojawią zajezdnia Annopol, to ona będzie obsługiwać po prostu całkowity ruch z Targówka, tak? Z Targówka i nawet na Pragę. Bo nie wiem, czy wiecie, ale po właśnie tej stronie Wisły to jest jedyna zajezdnia, która jest tutaj. Co jest, bym powiedział, że to trochę mało. Mamy dosyć tutaj rozkwitniętą część Pragi po tej lepszej stronie Wisły. Nie, no dobrze, oczywiście nie będziemy tutaj mówić, która lepsza, która nie gorsza, ale znacie moje zdanie. Także, no, po stronie prawej to jest jedyna zajezdnia. Ma teraz zostać wybudowana zajezdnia na Annopolu. Już tam projekt koncepcyjny jakiś ogłoszyli, nie no, jakiś projekt, jakiś tam, jak ma to wyglądać mniej więcej, z zagospodarowaniem przestrzeni, także, no zobaczymy, może pojawi się. W ogóle mamy cztery zajezdnie, to byłaby piąta, która faktycznie by dopełniła to
bo nowe trasy tramwajowe się szybko rozbudowują. Tak wiem, może nie widać tego, ale faktycznie dużo się buduje. No i będzie ciekawie. Tak poza tym, nie wiem czy zauważyliście, dzisiaj mamy inne ciekawe położenie naszej kamerki. Tym razem oglądamy, jak pięknie pedałuje. I tak, jak może zauważyliście, nasza ulica Kijowska jest bardzo ciekawa, ponieważ mamy tutaj piękną trasę rowerową, co naprawdę pokazuje piękno tej. W ogóle kiedyś ta ulica nazywała się Sokoła. Tak, to było przedłużenie tamtej ulicy. Tutaj jest pokazane, napisane, że 800 metrów ma długości, nie jestem przekonany. Okres powstania to jest 1866 rok. I tak, nazwa ulicy nawiązuje do Kijowa, stolicy Ukrainy, jakby ktoś nie wiedział. Właśnie zastanawiałem w sumie, ale no jednak. Ulica Kijowska, tak jak mówiłem, powstała w latach 60. XIX wieku jako droga dojazdowa do ulicy Wołowej, do nowo wybudowanego otwartego w 1866, czyli w tym samym roku, dworca Terespolskiego, aktualnie dworca wschodniego, który był dworcem końcowym biegnącej w kierunku Brześcia i Moskwy linii kolei Terespolowej. Bo kiedyś, nie wiem czy wiecie, ale nie było trasy przez centrum i Warszawa Centralnej, była Warszawa Główna od drugiej części i tutaj po prostu się kończył bieg, tak? Nie było tego pięknego mostu średnicowego, kolejowego i tej całej innej plejady gwiazd, to po prostu się wszystko kończyło. Także, no, kawałek historii, no nie wiedziałem, że tak się kiedyś to nazywało. Natomiast przejeżdżamy obok zespołu przystanków, już wam mówię. Nie ma. A myślałem, że będę mieć. Dobra. Czekajcie, OpenStreetMap laguje się. Przejeżdżaliśmy właśnie obok zespołu przystanków. To był dosyć ciekawy przystanek, co powiem. Siatczana. Od razu jest kolejny widzę z tego przystanek, no ale nie będziemy już wnikać. I wjechaliśmy na ulicę Zabranicką. Ulica Zabranicka, no, jest dosyć ciekawą ulicą, o której pewnie opowiem wam bardzo dużo rzeczy, ponieważ będziemy się nią ciągnąć teraz dosyć długi, daleki kawałek, jeżeli chodzi, bo będziemy jechać nią prawie cały czas prosto do Dębertowa. A to jest dosyć długa droga, długa trasa i najbliższy kolejny odcinek 20-minutowy prawdopodobnie będzie tylko o niej, dzięki czemu będę musiał mówić o bardziej innych rzeczach niż o samych ulicach, tylko ogólnie o Warszawie, o dzielnicy i tak dalej. No tak, wjechaliśmy przy okazji na targówkę fabrycznego. Jeżeli ktoś nie wie, że coś takiego w ogóle mamy, tak, może już to mówiłem, mamy dzielnice i poddzielnice, to jest poddzielnice, tak samo jak mamy na przykład Brudno, czy jakieś inne Służew, to nie jest dzielnica Warszawy, to jest poddzielnica, którą ogólnie ludzie znają. Przejeżdżamy przez przejazd kolejowy i dojeżdżamy do końca. Jak słyszycie, muzyka też się zmieniła. Bo my tutaj wyjeżdżamy już w długą podróż, to jest jedna z najdalej wysuniętych stacji ogólnie. No jak sami widzicie, to jest po prostu, nawet na mapie jak się patrzy, to jest tam coś jeszcze jest. No i dojeżdżamy do siedziby właśnie Protect and Gamble w tymże miejscu, to jest tutaj. Więcej o tych informacjach opowiem wam w kolejnym odcinku, tak samo jak o samym targówku fabrycznym, który to była kiedyś jedna wielka naprawdę fabryka. No i co dużo mówić, stacja rowerowa jest naprawdę przepełna, więc nie mam nagranego, jak udało mi się go włożyć, musiałem wypożyczyć inny rower, aby wsadzić ten rower. Ale koniec końców oczywiście mi się dobrze udało wszystko. Co tu dużo mówić. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę. No i co dużo mówić. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że szybciej niż przy tym odcinku. W kolejnym. Cześć!